Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku programu Jazdy Gwiazdy. Dziś odcinek specjalny, bo będzie to cudowne połączenie motoryzacji, bicia się, tańca i ćwiczenia. A wszystko to w postaci mojego gościa, który nazywa się Akop Szostak. Siemano. To jest Akop, to jestem ja, a to jest mój garbus, do którego go zapraszam. Akopie, jedziemy. Akopa w zasadzie podejrzewam wszyscy znacie, nie ma co go przedstawiać. Zacząłbym od motoryzacji, skoro jesteśmy już w samochodzie, bo ty jesteś też wielkim fanem motoryzacji. Wszyscy mówią, że dobrze jeździsz i umiesz jeździć, ale bijesz się znakomicie, tańczysz dobrze, to już wszyscy wiemy. Jesteś znakomitym, utytułowanym kulturystą, ale znalazłem twój minus, słuchaj. Otóż, bo nawet myślałem, żeby dać ci poprowadzić. Ale złośliwi mówią, że jesteś jednym z niewielu, który zrobił lamusiarskie prawo jazdy prawie. Ale to prawda, wiesz? Drodzy Państwo, Akop niezbyt bardzo lubi się z manualną skrzynią. Podobno faktycznie coś nie tak z tym sprzęgiełkiem u Ciebie. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że jak miałem egzamin, to dzień przed skręciłem kolano. Tak, wiesz, że mówię, tak wszyscy zawodnicy MMA, co przegrywają i mówią, miałem grypę i rozwolnienie. Słuchaj, mówię ci naprawdę, słowo, dzień przed skręciłem kolano, więc następnego dnia po prostu poszedłem i umówiłem się na nowy termin. Ale zdałeś na manualu chociaż? Nie, no bo po co, no bo tylko, wiesz, ja widziałem, że nie mogę, wiesz, z takim kolanem podejść, to mówię, dobra, to może być automat. Mówiłem, wiesz, ja powiedziałem, tam myślałem, dobra, no. Później zrobię na manual jeszcze. No nic, no zdałem ten automat, bo to było banalne. Ja nie jeżdżę automatem, więc po co mi trzymam manualem. Czy jak zamieniacie się z żoną samochodami? Nie, ona nie ma prawa jazdy. Śmieszne, Akopie, bo przekupałem dużo informacji o tobie. Ciężko jest znaleźć coś, o co ktoś się przyczepił. Bo to wszyscy cię lubią. Zadzwonić. Nie, właśnie chciałem być dobrze przygotowany, ale łączy nas to, że obaj dostawaliśmy bęcki w podstawówce. Bo byłeś gruby? Byłem gruby i rudy. I rudy, z lokami i w ogóle. Ja. I to też bardzo ciekawe i budujące, bo ja zawsze to tłumaczę ludziom i bardzo mnie buduje to, co ty mówisz, że to nie spowodowało, że byliśmy najgorszymi dzieciakami na świecie, tylko że mieliśmy dobre dzieciństwo, faktycznie parę razy bęcki dostaliśmy. No, parę razy oddałeś za to na pewno. Właśnie. Ja też. I z drugiej strony, kiedy człowiek dostaje ostro w życie na początku, to później jest twardy do końca. No teoretycznie tak. Ja tam ogólnie naprawdę jestem zadowolony z swojego dzieciństwa. Ja też. Po pierwsze, do dzisiaj kocham jeść. To mi zostało. Po drugie, wiesz, no mało jest piękne, a ciała kochanego nigdy za wiele, no kurde. Tak tłumaczyłeś, ja też tak sobie tłumaczyłem. Do dzisiaj tak mówię sobie, że mało jest piękne. No nie, ale ty jesteś już zbudowany, ja zostałem żelkiem w ogóle, to jest ta różnica. Ale przygotowując się do naszego spotkania, ja często to mówię, bo żyjemy w czasach, w których ludzie robią wszystko. Ale ty, stary, już naprawdę robisz wszystko, co się da. Ja usłyszałem pierwszy raz o tobie, jak mój bardzo gruby kolega, któremu pomogłeś schudnąć w ogóle, bo jakoś tam dietę mu rozpisałeś, on był bardzo zadowolony. Tak poznałem Akopa. Byłem wtedy pewien, że to nie jest imię, tylko że kopiesz po głowie, że trzeba siedzieć cicho koło ciebie. W ogóle to mnie przeraziło. Później dowiedziałem się, że jesteś w ogóle trenerem. Później się okazało, że się, stary, strasznie bijesz. Później doczytałem, że byłeś kulturystą, a teraz tańczyłeś z gwiazdami, nie? I teraz zastanawiam się, co ci zostało. Czy będziesz mistrzem w puzzle w ogóle? No nie wiem. Tam tańca na lodzie już chyba nie ma, co? Wiesz, możemy cię zorganizować, jeżeli potrzebujesz, nie? Nie wiem, tak, no, jeżeli mam być na poważnie, to jakby, wiesz, no... To, w czym jestem najlepszy, no to byciu trenerem. To jakby ewidentnie to mi wychodzi najlepiej i wiesz, wczoraj też były, wiesz, moi zawodnicy startowali i wiesz, jako dietetyk trener to sprawdzam się naprawdę najlepiej. Jesteś niespotykanym zderzeniem dwóch rzeczy, bo ty wyglądasz strasznie na zdjęciach, nie? Strasznie w sensie takim, że wyglądasz jak gbur, co ci może dać w zęby, a tymczasem jak się z tobą rozmawia, to w ogóle nim nie jesteś. Ej, na pewno rudy jesteś, jakiś sympatyczny jesteś. Kazali mi obejrzeć najpierw twoje walki, trofea, a później mówią, zadawaj mu pytania. Ej, ale ostatnio przegrałem, więc jakby jest szansa. Ale wiesz, w 36 sekund faktycznie być może, ale to ja nie lubię takich walk, nigdy nie uważałem, że
zły inaczej. Bez rewanżu nie powiem, że przegrałeś. Chciałbym zobaczyć rewanż z Erkojunem, jeżeli chciałbyś o tym. Ale wróćmy do tego. Dobre, czy ty jesteś takim gościem, który... Czy wykorzystywałeś to kiedyś? Tę swoją straszną minę, bo ja uważam, że masz te brwi swoje, wiesz, i o, i to jest ta mina, że jak ja wyobrażam sobie, że jakbym, jak, czy przyjeżdżałem tutaj i mówiłem, zadam pytanie i jak zobaczę, że brwi się zjeżdżają, to wysiadam. Wiesz, o co chodzi? Dobra. Byłem na to gotów. Czy korzystałeś kiedyś z tego, na przykład jak ci się nie podoba coś, to robisz taką minę i wtedy wszyscy mówią, a nie, miałeś rację, wszystko git, mordo, piątka, pyk. Jest to takie zazwyczaj, jak jadę samochodem. Na świeżo, ktoś mi zajedzie drogę, albo ktoś mnie strąbi, no. Nie wiem, bo jakiś tam kaprys ma, wtedy wiesz, ja zwalniam, albo cofam, podjeżdżam. Zabijasz wzrokiem. I zabijam wzrokiem. I zazwyczaj jest, wiesz. No tak, ja to od razu zamykam drzwi, no ale wiesz, z drugiej strony, jak, z całym szacunkiem, jakby do ciebie wysiadł Akop, też byś, człowieku, zastanowił się nad tym, czy na pewno było mądre podjeżdżać do ciebie. Albo zajeżdżać ci drogę. Wiesz co, nie, ja ci powiem, bardziej się zastanawiam. Na cholerę ludzie się sadzą do siebie. Nie bardziej jakby to, dla mnie to jest bardziej niezrozumiałe, że jakby wiesz, że to, że tam nie wiem, no powiedzmy trochę tam bardziej silniejszy jestem czy coś, tam ja i tak tego nie wykorzystuję, no bo to i tak nie można, no bo zaraz bym miał kuratora i tak dalej. No tak. A jeszcze jak się bije zawodowo, no to od razu cię sądzą, jakbyś używał broni. To prawda. Więc i tak tego nie używam, tylko chodzi mi o to, że dla mnie jest niezrozumiałe, na cholerę ci ludzie tak się sadzą do siebie. Przecież jakby ktoś kogoś puścił, to świat staje się piękniejszy, no puszczasz, no uśmiechasz się i na razie jedziesz zadowolony, że ktoś się do ciebie uśmiechnął. Co jest z twoim biciem? Czy jeszcze zobaczymy cię bijącego w klatce, na macie? Wiesz co, tak szczerze, bardzo bym chciał wrócić. Mam jeszcze w kontrakcie jedną walkę i zresztą byłem na rozmowie w KSW podczas trwania programu. No ale powiem ci tak, jakby no, jeżeli mam być tak całkiem szczery. Poproszę. Po pierwsze, jest kwestia tego kręgosłupa, który na razie mnie w ogóle nie boli, ale się okazało, że mam przepuklinę i to 6 sztuk. I ta dolna... Co? No, ale ta dolna uciska na nerw, tak? Zrobili mi tam zastrzyk, blokadę, więc nic nie czuję, ale zobaczymy za 2 tygodnie, jak ona zejdzie, to się będzie działo dalej. I jakby to myślę, że będzie kluczowe tutaj z biciem się. Druga rzecz, też się zastanawiam, wiesz, ja jestem dosyć niski. Nawet trochę bardzo. Fajnie, bo jesteśmy tego samego wzrostu, zajebiście. No, ale jesteś chudy, ja nie. Ale ja jestem rudy, a ty nie. Wszyscy moi koledzy uprawiają MMA na bardzo wysokim poziomie. No. Walk na zasadzie bicia się z takimi gorsiami, którzy wiem, że są gorsi ode mnie. Nie wiem, czy mi się po prostu chce, czy to w ogóle ma sens. Aha. Więc też szczerze mówiąc, muszę to rozważyć, bo jednak, wiesz, trenowanie walk zajmuje mi, kurde, no, cały mój czas. No tak. Zaniedbuję przez to jakieś tam inne swoje obowiązki służbowe, niesłużbowe i tak dalej, więc jakby, no, stoję teraz w takim momencie, że zastanawiam się realnie, co robić. A trochę ci ciśnie do tego, żeby się jeszcze tam, wiesz, popiąstkować? No wiesz, tak powiem ci, nawet jeżeli ta klipa kończyć po przegranej, szczególnie, wiesz, to była taka przegrana, wiesz, ja nie chcę się tłumaczyć, tak, ale ona była taka dupy, no bo po prostu, wiesz, Erko trafił. I chwała mu za to, wygrał uczciwie, oczywiście, nie mówię, że nie, no ale wiesz, on po prostu trafił jeden cios i tyle, tak? I no wiesz, rewanżek byłby, nie żeby coś, ale taki rewanż tam z tyłu, słyszę, sześć, rewanż. Ale powiem ci szczerze, jeżeli nawet jakby zrobię walkę, to wchodzę do kategorii średniej. Nie ma w ogóle mowy. Czyli nie mogę liczyć na to, że jednak Erkowi tam połamiesz nery, nogi, wiesz, i ręce? Generalnie już nie chodzi, czy to jest Erko, czy to jest coś inne. Ja sobie po prostu obiecałem, że jeżeli wrócę, to schudnę. To do kategorii średniej. No. Wspomnieliśmy już, że jesteś człowiekiem, który robi wszystko dosyć szeroko. Zawsze jest to związane z siłą. To też ciekawe, bo nie jest tak, że masz z jednej strony bijesz się w klatce, a z drugiej strony śpiewasz piosenki. Chociaż trochę ciekawość, powiem ci, w piosence, na przykład bym jakiś kowerek Krawczyka usłyszał w swoim wykonaniu, ale to jest moja prywatna zajaweczka. Ja raczej bym na jakiś akcent postawił. Tak? No. Ale lubisz akcencik? No, tak zależy. Zależy od promili. Nie, no, czyli normalnie na weselu akcent walisz. Jezu, na weselu to ja walę. Jestem pierwszy, jak słyszę, wiesz. Los chce ze mną grać pokera, raz mi daje, raz zabiera. Za co powinienem teraz trzymać kciuki, stary? Tak uczciwie, jakbym ci powiedział, bo bardzo masz dużo pracy, masz wielu podopiecznych, którzy tam liczą, że Akop nie wyćwiczy na kabana. Czego najbardziej potrzebujesz, jeżeli chodzi o tego, czego mam ci życzyć? No bo jakby tych dyscyplin jest dużo. Mówisz, że waleczki nie, no to ja waleczki ci zostawię. Czego najbardziej, poza tym, że chcesz mieć nowy silnik w samochodzie i 1000 koni? To też od razu skreślam, bo wiem, że to najbardziej, ale spróbujmy to ominąć. Kurde, powiem ci szczerze, że wszystko, co chcę,
To mam. To się jakby, wiesz, no, rozumiem. Ja nie mam jakichś tam wielkich oczekiwań od życia, że chciałbym nie wiadomo co dostać i, wiesz, być, nie wiem, turbo mega bogaty, sławny czy coś tam. To, co potrzebuję na swoje potrzeby, takie moje zachcianki, typu, nie wiem, kupić nową grę, pojechać na wakacje, czy wiesz, pójść zjeść, no, takie, wiesz, takie pierdoły życia codziennego, które chciałem jako gówniarz, no to ja nie mam. Więc po prostu niech to się utrzyma i ja będę zadowolony. Ja nie jestem pazerny, nie muszę mieć więcej. No ale jak będę miał, to wiadomo, nie pogardzę. Drodzy Państwo, i życzę Wam, żebyście Wy, kochani, mieli tak samo, żeby Wam się marzenia pospełniały, a Kopik pokazał, że można, a nie miał lekko. No dobra, już nie histeryzuj. Dobra. Słuchajcie. Ja chciałem, żebyś powiedział, Rudy też nie miał lekko. Dzięki, wiesz, tak się umawialiśmy. Dziękuję bardzo. Dzięki. Nie, no tam, wiesz.